Dobra. Idziemy sobie tam po Aptenie, której Ewik też pamiętam, że nie pamiętała chyba i była zdziwiona, że ona tutaj w ogóle egzystuje. Ale ja chyba... O! Bóg z flarą, oczywiście Lara sobie trzyma flarę. Na siłę oczywiście. No jak widzicie, jest jakieś pewne bardzo późne popołudnie. Bardzo późne popołudnie albo już bardzo wczesny wieczór, bo takie niebo jest takie mocno niebieskie. Oczywiście fejle są, będą. Pozdrawiam Destiny. Królową, pozdrawiam cię. Dobra. No i teraz tutaj... Tutaj chyba się nie da iść. Nie. Ja za nisko. Za wysoko. Dobra. I teraz tutaj za chwilę spotkamy dobrze znanego nam i wam gościa, a mianowicie... A nie, to jeszcze nie tu. O, w ogóle mam jakieś ciekawe kanapy. I... Doniczkę pustą i dywanik. Ale chyba Lara nie wydaje innego dźwięku, jak po nim biega. Szkoda. Tu mamy jakieś wypoczynkowe coś. O, jak widzicie, tutaj słońce sobie zachodzi. Ciekawy widok. Dobra, zapiszę. Ojeju. Zaplątał mi się wokół nogi kabel. Tak, mój kabel odpada, żyje. Boję się go. Słuchajcie. Dobra, myślę, że sporo partów z tego wyjdzie, no bo ja się nigdy nie spieszę w tym redelku i... A tak, pamiętam ten moment i uwielbiam rozbijać te szyby, słuchajcie tego cudnego dźwięku. No jest po prostu tak świetny, uwielbiam ten dźwięk, no jest the best. Dobra, i tutaj jeszcze kilka tych szybek będzie do rozbicia. Shot. No, Larka. Dobra, zanim tam zejdziemy na dół, to jeszcze sobie tutaj wejdziemy. Tutaj mamy kolejną szybkę, a nie, to nie jest szybka, a szkoda. No i zdobędziemy sobie bardzo ciekawy przedmiot, zaraz zobaczycie jaki. Mianowicie kluczyk, tak, i chyba jeszcze coś oprócz tego kluczyka gdzieś tutaj się zdobędzie. Ten kluczyk ma chyba taką dziwną nazwę, czekajcie, teraz sprawdzę. Tak, Golden Key One, to uważam, że to One to po prostu autorzy zapomnieli usunąć, no bo bez sensu jest to tak napisane, wiecie, takiej wersji roboczej, przynajmniej według mnie jest to. Ale nie obija się o ściany. Tak, ja wiem, że ja nią kieruję. Aha, tutaj jesteśmy. Piesio, tak. Nie, to czekaj, będziemy musieli się tam jeszcze cofnąć. Tak, oczywiście pieski się odzywają. Tak, jak już wiecie, tam musimy użyć tego klucza. Ju, chadziku, no. Aha, dobra, musiałem oczyścić przyciski i przy okazji je naciskałem. Dobra, no to lecimy sobie tutaj. I jeszcze musimy się tam cofnąć. Nie pamiętam szczerze, co tam było, ale coś tam było istotnego. Ja tak wiem, że tam jest piesio, ja się go nie wystraszę. Bum! Ale za pierwszym razem oczywiście się wystraszyłem. Ej, nigdy się nie... No. Nie zobaczymy, jak tam stoi mi z apteczkami w ogóle. 7-3. No nie, ale ten stan długo nie potrwa, wierzcie mi, wiecie jak to ja marnuję aptenie. A co tutaj jest? Ojeju, tam jest ten pies. Dobra, idę go zabić, zanim on mnie wystraszy, powiem wam. Piesio, piesio. Ej, on mi gryzie. No, już teraz muszę wziąć apteczkę. Słuchajcie tego cudnego dźwięku. Tak jest zmieniony, nie jest taki jak w czwórce. No jednak tak czy tak najbardziej mi się podoba ten dźwięk, jak ona się wspina. Jest taki najbardziej, nie wiem, soczysty, jakby to wam powiedzieć. Dobra. Ale ten dźwięk podczas wspinania się to był już tam... Nie wiem, jeżeli się kiedykolwiek słuchaliście, to on już był słyszalny, jak był w filmie. Jeju! O tej cholerze zapomniałem. Nie, ale mnie teraz wystraszył. Był już dostępny w filmiku, jak Lara wchodziła do tego, do... Ale się teraz przestraszyłem. Do wagonów filmików. Tam przed planszą Railroad, tam coś tam. Jeju, ale się teraz wystraszyłem. A ja wiedziałem, że on gdzieś tutaj będzie. Nie zapomniałem o tym.
O kurde, dobra. Pewnie wyżeś ty się też przestraszył jeszcze przez mój krzyk, nie? Czy to nie był krzyk, ale podniesienie głosu. Dobra. To jest kara za cofanie się, nie? Tak. Dobra, no to idziemy teraz użyć klucza. Tam zdobyliśmy, no zapewne wiecie, są naboje do shotguna. Wide shot, normal, revolver i Uzi. No to wide, dobrze mówię, wide? Wide shot to są, tak jak sobie zawsze tłumaczyłem, nie wiem czy to jest poprawne, że tak jakby wiecie, że szerokie są te naboje, że wiecie, że mają szeroki odstrzał, że są na dużą odległość, tak mi się zdaje, ale nie jestem pewien. Tak, tutaj jakiś inny dźwięk też miał ten klucz. Tak, i tutaj mamy tego Larsona. Cholera jasna, jasna się pojawia. I żeś nie potrafił zginąć w tym w jedynce, to teraz nas tutaj będzie męczył, nie? O, apteczka. Nie zauważyłem jej. Gdyby nie flara, moja cudna flara. W ogóle jak tam nasz zapas flar. O, nie za dużo, 16. Nie za dobrze, nie za dobrze. Dobra. Aha, w ogóle te róże miałem wam pokazać, bo zapomniałem. Tak, tak wyglądają róże. Jest napisane na przykład 1 na 3. Przykładowo. Także jest podpisane, ile jeszcze musimy szukać. Tak, jak widzicie, tutaj nam się pojawia przedmiot. Jest to kółeczko z gwiazdą. Garden Key. Jeszcze taki jeden spotkamy. Dobrze. No, dobra, lecimy dalej. Kiedyś tutaj to ominąłem i potem musiałem się wracać niestety. No ale wiecie, Jakub to Jakub. Zapomina różne rzeczy. Tak, i znowu tutaj ten cholernik jeden. I dziady go... Za dziady go musimy szybko. Cholera jasna, Lin. Dobra. Znowu będzie spotkanie z Liną. Tutaj chyba nic nie było, czy tutaj coś było? Aha, Lara spadła oczywiście. Aha, to jest tutaj, dobra. Dobra. No to lecimy. Bum, 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 bum. I jesteśmy. Dzisiaj zasnąłem z zateczkami w uszach. No! Ja pierdziele, Lara spadła się. Dzisiaj zasnąłem z zateczkami w uszach, bo jak ja czytałem książkę, to moja mama oglądała telewizję. I słyszałem to, pomimo tego, że miałem zateczki. I, bo wiecie, ja się muszę odseparować od dźwięków jakichkolwiek, jak czytam. No i zasnąłem z zateczkami. I miałem takie nieprzyjemne jest uczucie. Bup, 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 bup. Tak, znamy ten dźwięk, jest bardzo fajny. No, ja pamiętam, jak pierwszy raz grałem, to tak się z tym męczyłem. Chociaż no, z dzisiejszej perspektywy to jest łatwe. No kurde, to nie jest nic niezwykłego. Też wiecie, nie mogę wam pokazać, co się stanie, jak źle Larą pójdziemy. Co wy na to? Czemu nie? No zobaczcie. No i Lara takie stękające dźwięki wydaje, bardzo fajne. Nie, ale musiałem pokazać, bo to jest bardzo fajne takie. Lara, nie to. Właśnie czas pink, nie miałem przed inny przycisk przypisany na padzie, bo teraz tak patrzę. A wiem, że Destiny się podobają, dźwięki spada. To czekaj, użyję je teraz. No, takie specjalne dla ciebie. Tak, flarę zużyłem z przypadek. No, znowu zapiszę, tradycja. Powiem wam, że teraz szczerze to nie pamiętam, ile miałem zapisów w piątce tak na serio. Nie wiem, ile miałem najwięcej. No myślę, że to się okaże, no bo ja zazwyczaj w zaokrągleniu plus minus około 20 bądź 200, tak jak to było w czwórce. Nie tam, czekajcie, ile mi tam było, 2500 zrobiłem, a tam miałem 1800. A nie, to jest jakaś tam różnica, ale no mniej więcej tyle samo zawsze robię tych zapisów. No tylko w trójce udało mi się pobić mój rekord. No. No ale wiecie, ja tego nie robię na wyścigi, ja po prostu no niestety tak zapisuję, żeby sobie nikt nie myślał, że wiecie, że ja to robię, nie wiem, do szkoły czy coś tam. Nie, no naprawdę tak zapisuję. Tak samo w Dragon Age'u. Gram już 10 godzin i mam chyba 245 zapisów. Tam jest też licznik. Specjalnie dla Jakuba stworzyli licznik. Także wiecie. No. Dobra, teraz sobie lecimy tutaj na dół. Muzyczka. Mam się bać? Bo już nie pamiętam. Uwielbiam te dźwięki. Tak, wiem, były w przepowiedni. Dodałem ten dźwięk w tym filmiku. Pup, pup. Te bębny mi się zawsze z Afryką kojarzą. Nie, nie byłem w Afryce, a szkoda, bo chciałbym być.
Może kiedyś będę. Dobra, nie wiem, czy ja teraz tutaj boję się. A nie, dobra, ten pies tutaj potem wyskoczy. Nie, ojej, ja się coś czuję, że ja się wystraszę jeszcze dzisiaj kilka razy. Nie, bo tam pójdziemy sobie potem po sekret. Ale to potem. Dobra, teraz sobie weźmiemy rewolwer. Tak, rewolwer. Który nam się ładnie przyda, bardzo. Wypiszemy. No i lecimy. Dobra. I otwieram sobie drzwiczki, tak jak w czwóreczce. Teraz nie pamiętam, czy tutaj mi wyskoczy ten cholerny pies, czy nie. Lepiej sobie wolę postrzelać. Na wszelki wypadek. O, widzicie? O, zobaczcie. Lara teraz strzela w innym tempie, widzicie? Sama z siebie. Dobra. Bierzemy tutaj laser light. Sobie przymocujemy go do... dobra. Sobie połączymy z rewolwerem i sobie użyjemy. Bo jak widzicie, mamy tutaj kłódkę, którą musimy zeszczelić i zdobywamy wtedy ten. Zdobywamy wtedy, no, tą gwiazdkę. O nie, i szczury, won mi szczury, nienawidzę was. Aha, tak, zobaczcie jeszcze jedno. W czwórce nawet jak Lara miała rewolwer, to nie było tego widać. No tutaj na szczęście widać, tak samo Uzi będzie widać. Won mi głupie szczury. No są tak samo, nie. Skarabeusze były słodkie, ale a szczury są tutaj w tej grze niefajne. Dobra, zapisujemy. Aha, do górki lecimy. No Lara, no. Dobra. I lecimy, lecimy. Mamy tutaj ten drugi garden key. I będziemy... No nie, zbliżamy się już do końca planszy, czy nie? A właściwie to jeszcze nie. Lara! Nie ten przycisk. Nie, jeszcze się nie zbliżamy do końca. Dobra, czy coś tutaj jest? Aha, tutaj nic nie ma. Dobra. Dobrze. Wiem znowu, dobra, dobrze, oczywiście. Tak, i użyjemy teraz tutaj tych kluczy, że tak powiem, je wciśniemy tutaj. Garden key. Tak. I jeszcze jeden. I nam się ładnie drzwiczki otworzą. Lara. Lara. Dobra. I używamy ładnie. A ja sobie naleję wodę do szklanki i się napiję moment. Poczekajcie. Cóż za złowieszcze dźwięki. No nie, te cholery jasne, nienawidzę ich. Tak, ale to jeszcze, nie bójcie się. Nie jest jeszcze z nami tak źle. Dobra, napiłem się. Dobra. Lecimy. Jeju. Ha, fajnie, nie wziąłem ze sobą telefonu, nie mogę sprawdzić, która jest godzina. Tu mamy jakieś palemki, drinki z palemką. Teraz wam powiem tekst, który powinniście skojarzyć. Lubi drinki z palemką i malować paznokcie. Brawa dla... bla bla bla. No, jeżeli ktoś oglądał Shreka, to oczywiście wie, o czym mowa. Tak, cudna muzyczka. Tak, to był tekst ze Shreka i jeżeli wiecie, który moment, no to fajnie. Tak, na razie zanim tam chyba pójdziemy, to na razie odwiedzimy wodziankę, chociaż wiem, że tutaj chyba nic na razie nie było. Znowu Lara ślimaczy się w tej wodzie, ja nie wiem, naprawdę mam wrażenie, że ona jakoś tutaj powoli pływa, nie wiem, czy tak naprawdę zrobi w piątce, czy ma jakieś schizy. Dobra, wychodzimy. Teraz chyba będzie filmik i oczywiście Flara niestety stracimy. No niestety, oglądajcie sobie. Oj, te głupie cholery jasne. Nie lubię ich. O, Mercury Stone Lara używa. Lubię ten moment grany na pianinie. Naprawdę fajny jest. Co strzelasz do Lary?